Postępy. Sterownik grzałek. Wersja numer 2. Na płytce głównej zrobiłem sobie takie już porządne potencjometry i przełączniki do prób. Potencjometry, które symulują wartości zewnętrzne, które normalnie będą przychodziły z czujnika prądu i z napięcia 54 V. Ale tu już jedną rzecz mam prawdziwą. O, to jest ten termometr i wartość temperatury. O, tu można mierzyć już prawdziwą, rzeczywistą, 20 stopni tam z kawałkiem, a po przełączeniu przełącznikiem mogę sobie symulować jakieś różne temperatury, żeby sprawdzać funkcje programu. No, następny potencjometr od napięcia U, tutaj napięcie te 54 V. No, potencjometrem w bardzo dużym zakresie to sobie mogę regulować. I kolejny od prądu. No to prąd może mieć wartości ujemne i dodatnie. Tu na tej płytce, o, dodatkową płyteczkę porządną zrobiłem tego mikroprzetwornika na minus 5 V do tego potencjometru. Dalej tu dodałem takie złącze, żeby wygodnie można było tę płytkę podłączyć, rozłączyć. Wszystko na tym jednym złączu, zasilanie, sterowanie MOSFETów, czujnik temperatury, tam czujnik prądu też tu ma być. Klawisze, przyciski standardowo. Zasilacz z 54 V też na takiej porządnej, zwartej płyteczce zrobiłem. No i tak, na wyświetlaczu mam wstępnie ustawione, co tam ma się wyświetlać, czyli aktualne natężenie prądu, wartość obciążenia. No to to obciążenie, jak spadnie napięcie, prąd poniżej 40 w tej chwili, to się zmniejsza to obciążenie. A jak wzrośnie powyżej 90, to się zwiększa. No tu widać, te diodki się zaświecają albo gasną. No i ta wartość obciążenia. Zgrubnie tutaj kolejne grzałki, 5 grzałek, a to ostatnia grzałka sterowana PWM-em. No i co? Te wartości wszystkie mogę sobie zmieniać. Teraz się zmienia to na środku. Górny próg zadziałania zmiany prądu, dolny próg zadziałania zmiany prądu. Tutaj taki dodatkowy tam parametr z prądem jeszcze związany, zależny od napięcia na akumulatorach. To napięcie mogę sobie pierwsze ustawiać, przy którym ma być ograniczenie ładowania już. I kolejne napięcie. To tutaj. I dalej jeszcze. O, to teraz się ta wartość zmienia. Temperatura, przy której ma nastąpić zupełne odcięcie grzałek, no żeby się woda nie zagotowała. Póki co te funkcje nowe mam na razie niezrobiony program, tylko ustawianie na wyświetlaczu. No później kolejny etap będzie
wymyślać procedury, które te wszystkie zależności będą obsługiwały. No to taki postęp. Nowa wersja sterownika do grzałek.